8 grudnia 1982 roku Paweł Tuchlin pracował w swoim gospodarstwie w Górze. Praca specjalnie mu nie szła, gdyż myśli zaprzątała mu potrzeba wyjścia na wędrówkę. W związku z tym powiedział żonie, że jedzie do Skarszew, aby kupić potrzebne mu materiały elektryczne. Wychodząc z domu w godzinach południowych, zabrał ze sobą jedynie młotek. Będąc na miejscu, spacerował po mieście, odwiedzał różne sklepy i jednocześnie rozglądał się dyskretnie za potencjalnymi ofiarami. Ze względu na bardzo brzydką pogodę, jaka panowała tego dnia, było zimno, wilgotno i mgliście, wstąpił do gospody, w której wypił piwo i 100 gramów wódki. Wychodząc z niej około godziny 16, poszedł piechotą do swojej siostry, u której zjadł obiad i wypił 2 lampki wina. Potem ponownie wrócił do centrum Skarszew, gdzie już całkowicie skoncentrował się na znalezieniu jakiejś samotnej kobiety. Około godziny 20:30 dostrzegł nieznajomą idącą w kierunku ulicy Tczewskiej. Postanowił podążać za nią, jednocześnie rozpinając rozporek i zaczynając się onanizować. Paweł Tuchlin dostrzega Bożenę S. na skrzyżowaniu ulicy Tczewskiej z Kamierowską, która znajduje się 2 skrzyżowania dalej, i zaczyna iść za nią tą stroną chodnika, na której my się znajdujemy. Po przejściu parunastu metrów rozpina rozporek, wyciąga członka i zaczyna się onanizować, idąc za, cały czas podążając za Bożeną. Po przejściu około 100 metrów przyspiesza kroku i mniej więcej w tym miejscu, w którym my jesteśmy, zadaje jej ciosy młotkiem. Kobieta upada pierw na kolana i potem opiera się rękoma o chodnik i w takiej pozycji zostaje. Także mówię, poczekaj, pokochamy się, i tam łapiąc jeszcze ręką tego, no to właśnie dawało ten efekt, że ona się ci tam w różny sposób nieraz odzywała. No ta kobieta na taką moje zachowanie się w stosunku niej chciała mnie tak, no robiąc ruch tą torebką jednocześnie, którą trzymała, nie, no normalnie tak jakby się chciała odpędzić, przyspieszając jednocześnie kroku do przodu. No w tym momencie ja szybko wyjmowałem młotek i uderzałem na w kierunku głowy, nie? Ile razy? No nie wiem, tego się nigdy nie liczyło, także to nie jestem w stanie stwierdzić, bo to jest taka rzecz, że po pierwszym uderzeniu, no nieraz się rzeczywiście źle pocelowało czy coś, bo akurat skręciła głowę, no nie padała, to już to automatycznie następuje tą częścią. Paweł Tuchlin po zadaniu Bożenie z ciosów młotkiem w głowę, w wyniku czego kobieta upadła po drugiej stronie chodnika, po drugiej stronie jezdni, chwytają i przeciągają tutaj pod ten murek, kładąc ją wzdłuż. Następnie cofa się po torebkę ofiary i młotek, który pozostawił na chodniku, wraca do niej celem przerzucenia jej przez murek, który jest, za którym znajduje się w jego ocenie, w jego mniemaniu ustronne miejsce. W momencie powracania do kobiety, kobieta próbuje powstać, w wyniku czego uderza ją młotkiem w głowę i wówczas, gdy ona już leży bezwładnie, przerzuca ją przez ten murek i układa ją tutaj zaraz po tej drugiej stronie. Podchodzi do niej, zaczyna ją rozbierać, zaczyna ściągać jej spodnie i w tym momencie kobieta zaczyna wydawać z siebie dźwięk mamo i również próbuje wstawać, stawia jakąś formę oporu, próbuje powstać, próbuje podnieść się na łokciach i w wyniku tego Paweł Tuchlin zadaje jej szereg uderzeń młotkiem w głowę, wskutek czego kobieta ponownie pada i wówczas może zająć się spokojnie jej rozbieraniem. Ona w tym czasie, tu się wzywa mamo, nie mamo, coś takiego, nie? Takie wymawiała na się takie słowa. Po jej rozebraniu dokonuje przez około 15 minut czynów nierządnych z nią. Następnie po skończeniu wszystkiego odrywa kawałek majtek, które zachowuje sobie na pamiątkę, i dokonuje przeszukania torebki, kradnie ofierze pieniądze i w taki sposób ją pozostawia. Dzień 8 grudnia był dniem wyjątkowo brzydkim. Było
temperatura wynosiła około 0 stopni w skali Celsjusza. Był wiatr, było strasznie silne zamglenie, w wyniku czego była to temperatura, która sprzyjała hipotermii. I kobieta od godziny 21 do 1 w nocy, kiedy stwierdzono jej zgon, umiera i cały czas próbuje co jakiś czas krzyczeć mamo i wydaje z siebie dźwięki, które słyszą mieszkańcy, jak się potem okazało, leżącego naprzeciwko nas bloku o numerze 6 przy ulicy Kopernika. Paweł Tuchlin zaraz po zdarzeniu pobiegł do skrzyżowania ulicy Starogardzkiej z ulicą Kościerską, gdzie udało mu się zatrzymać autostop. W ten sposób został podwieziony do Więckowych, a stamtąd dotarł do góry już piechotą. W domu zjawił się około godziny 23. Na pytanie żony, skąd wraca, odrzekł, że był u siostry, która przesyła jej pozdrowienia. Po wypiciu herbaty poszedł spać. W dniu ataku Pawła Tuchlina na kobietę w wielu domach organizowane były imprezy z okazji imienin Marii. Z tego względu z jednego z domów przy ulicy Kościuszki wyszło w celu zdobycia alkoholu, którego zabrakło na imprezie, 3 mężczyzn. Idąc ulicą Tczewską, jeden z nich poczuł potrzebę oddania moczu i w czasie tej czynności pod drzewem usłyszał ciche wołanie: „Mamo!”. W tej sytuacji powiadomił pozostałych mężczyzn, którzy przy użyciu latarki spenetrowali pobliski teren i za murkiem odnaleźli obnażoną w dolnej części kobietę. Była wówczas godzina około 1 w nocy. Zawiadomiono natychmiast posterunek MO w Skarszewach, w wyniku czego funkcjonariusze zabezpieczyli teren oraz powiadomili o tym fakcie KWMO w Gdańsku. Przybyły lekarz pogotowia stwierdził zgon ofiary. W Gdańsku błyskawicznie została zorganizowana grupa oględzinowa, która przybyła na miejsce zdarzenia po godzinie 6. Było jasnym, że oto poszukiwany sprawca seryjnych ataków na kobiety ponownie uderzył. Dla przybywających na miejsce funkcjonariuszy było to pierwsze zdarzenie od 14 listopada 1981 roku, gdy została zamordowana Halina P. w Kokoszkach, gdyż nie mieli wiedzy o jego późniejszych atakach, zakwalifikowanych jako zwyczajne rozboje. Dowiedziałem się z telefonu oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej, który powiedział, że szykuj się, bo za chwilę będzie tam radiowóz, jest zdarzenie, trzeba z grupą, zbieramy grupę i jedziemy. No. Przyjechałem do komendy, tam czy już był, czy już komplet był, czy nie. W każdym razie był jakiś problem z samochodem, bo nie było samochodu, żeby zebrać się całą grupą, bo to i z kryminalistyki, i od nas z dochodzeniowego śledczego, i z kryminalnego, więc bieda osobowy oficera dyżurnego nie mieściliśmy się, bo i sprzęt, i ten, czekaliśmy na jakiś tam czas na samochód. A nic. Pojechaliśmy. No wrażenie na miejscu, no miejsce było wyjątkowe. Miejsce było wyjątkowe, bo na terenie posesji niż tam za murkiem niewielkim, zarośniętym krzakami, bo to tak nie było jakieś tam takie uporządkowane za tym murkiem. No ale dla sprawcy było to akurat wygodne miejsce. Zaczęły się, powiedzmy, czynności oględzinowe. Ja przynajmniej znałem się oględzinami. Natomiast panowie z kryminalnego przy udziale i funkcjonariuszy z miejscowego posterunku, czy komisariatu, nie wiem, co wtedy było, i ze Starogardu funkcjonariusze zaczęli rozpoznanie takie posesyjne. Klatka po klatce, mieszkanie po mieszkaniu, przeprowadzać rozmowy, żeby ustalić, co kto widział, jak,
byliśmy też, że powiem, na 100% pewni, że to jest kolejna ofiara naszego, w cudzysłowie, sprawcy, zabójcy seryjnego, bo równie było atak na głowę i również tło seksualne. No i zaczęły się, tak powiem, czynności. Mnóstwo ludzi do przesłuchania, bo to ich zakład pracy i całe osiedle Kanada, bo tak to określano, to osiedle vis-a-vis miejsca zdarzenia. Rozliczanie różnych osób, których tam podpowiadano, że to może być ten, a może być tamten. Ofiarą zabójstwa była 24-letnia Bożena, pracująca na co dzień w pobliskich zakładach meblowych. Sprawca zaatakował ofiarę na ulicy i zaciągnął ją pod murek okalający posesję Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Skarszewach. Tam przerzucił ją na drugą stronę, za czym świadczyły widoczne na murku i na leżących wokoło kamieniach rozbryzgane ślady krwi i fragmenty mózgu. Będąc już z ofiarą w miejscu oddzielonym od widoku ewentualnych przechodniów, dokonał z nią czynności nierządnych. Po tym wszystkim przeszukał jej torebkę, ukradł gotówkę i pozostawił ją na miejscu. Kobieta przez wiele godzin jęczała i wołała: „Mamo”. Niestety, pomimo odbywających się tego dnia w mieszkaniach po drugiej stronie ulicy imprez i odnalezieniu potem przez milicję wielu świadków, którzy to słyszeli, nikt nie poczuł się w obowiązku sprawdzenia, co się stało. Skutkiem tego Bożena S. umierała prawie 4 godziny. O pierwszej w nocy już nie żyła. Śmierć kobiety była następstwem ciężkich uszkodzeń czaszki i mózgu przy współistnieniu znacznej utraty krwi z rozległych ran głowy oraz działania niskiej temperatury otoczenia. Obrażenia w postaci wieloodłamowych złamań kości sklepienia czaszki powstały na skutek urazów mechanicznych zadanych ze znaczną siłą przy użyciu narzędzia tempokrawędzistego. To jest 8 grudnia. Dostałem wiadomość tuż nad ranem, no. Nad ranem to jeszcze marnie powiedziane, gdzieś chyba w okolicach 4 godziny, że no jest zabójstwo i to wszystko wskazuje na to, że to jest ten nasz, którego cały czas szukamy. Ekipa w międzyczasie się zbierała, przyjechaliśmy. Już nie będę opowiadał, jak było po drodze. W każdym razie tutaj byliśmy stosunkowo wcześnie. Pogoda była pod psem nieprawdopodobnie. Brzydko, zimno, ziąb, zawierucha. Ale to była chyba godzina gdzieś 7, jak żeśmy się tu znaleźli. No może 6 gdzieś w okolicach. Moje zadanie polegało na tym, żeby sprawcę złapać i znaleźć. Moje, a właściwie no, nas wszystkich, ale ja byłem za to odpowiedzialny i stąd do mojego obowiązku należało rozwinąć działania pościgowe. Kto i gdzie jest. Króciutko obejrzałem miejsce zdarzenia, dziewczynę. Poszedłem do szybko stworzonego tutaj takiego sztabu, takiego miejsca no, działania. I zbierania wszystkich informacji, a to się mieściło w komisariacie, a właściwie w posterunku tutaj tym skarszewskim. Komendant umożliwił nam ten budynek. No i trzeba było rozwinąć działania wykrywczo-pościgowe. A najważniejsze w tym wszystkim to jest wiedzieć, co tu się zdarzyło, tu, właśnie tu, z tą dziewczyną, czy są jakieś wyjścia, jakieś ślady, no i kombinować na wszystkie sposoby, jak i co dopaść sprawcę. Tam musiały spływać te wiadomości, czy to przez radiostację, czy to przez gońców, wszystko tam do nas, do właściwie miejsca, no, którym trzeba było pokierować. A
królową w zasadzie tych, tego, tego, a właściwie tego uzyskiwania informacji była sytuacja, w której no, trzeba było obejrzeć i wysłuchać to, co mają ludzie do powiedzenia. A tu w okolicy najbliższymi tymi ludźmi, no to byli ci i przechodnie, i ci, którzy mogli tu się trafić, a przede wszystkim tutaj ci mieszkańcy tego budynku, i tutaj zorganizowaliśmy to po, jak to się nazywa, chyba i teraz też tak, rozpoznanie posesyjne. Każdy w zasadzie, chyba bez wyjątku, pośród mieszkańców tego budynku, tego bloku, przypuszczam, że i tamtego, ale na pewno tego, ze względu na bliskość, ba, jak się okazało potem, i słyszalność dziewczyny wołającej pomoc. Rozmawialiśmy z wszystkimi mieszkańcami, no, nie twierdzę, że osobiście, ale ekipy milicjantów, po troje chodziło od mieszkania do mieszkania i uzyskiwaliśmy informacje jakiekolwiek, żeby nadać no, kierunek poszukiwaniom osoby najważniejszej. A tak, to z Kaszuby, to proszę pana, no to cholera, tam miał dużo szczęścia. No przecież tam byli świadkowie, którzy słyszeli. On atakował tą dziewczynę, coś tam kombinował, przychodzili ludzie, słyszeli. Nie. I gdyby wtedy się ktokolwiek zainteresował, co to tam za jakieś hałasy z tych krzaków tam dobiegają, to prawdopodobnie nawet by się dało go zatrzymać wtedy. No. No, ale to był jedyny przypadek, kiedy w ogóle ludzie się przyznali, że słyszeli, wie pan, także to... Jeżeli chodzi o Bożenę w Skarszewach, to sytuacja była szczególnie dramatyczna. Po pierwsze, jak nie pierwszym przypadku, znakomita, świetna dziewczyna. Po drugie, dla mnie była to osobiście sytuacja bardzo trudna, bo było to takie pierwsze zetknięcie stuprocentowym z sukinkotem, którym był nasz Skorpion, i sposób jego działania, jego perfidia, no, były wstrząsające. Na dodatek wstrząsało nam jeszcze jedno. Otóż miejsce usytuowania zwłok po przerzuceniu ich przez ten murek kamienny znajdowało się tak w niedalekiej odległości od bloków. I co ciekawe, Bożena dogorywała, a parę osób słyszało pojękiwanie: mamo, mamo, pomóż, w tym stylu. I dopiero któraś osoba, czy osoby, tam były chyba dwóch mężczyzn, który planował oddać nieopodal moc pod drzewem, usłyszał, zareagował i tak dalej. Gdyby ta reakcja, a to było już późno, to było już grubo północy, gdyby ta reakcja była wcześniej, przez osoby, które słyszały, a słyszało kilka osób, o ile pamiętam, ktoś oglądał program, ktoś przechodził przez okno, ktoś przechodził w tym miejscu, 3-4 osoby niewątpliwie, i było pojękiwanie, mamo, niestety bez reakcji. No, przykre to, ale tak się zdarzyło. Bożena była, prawda, też tak mocno popieruszowana, jeśli chodzi o głowę. Natomiast przy oględzinach udało się tam zabezpieczyć włosy i o ile pamiętam, chyba sperma tam była zabezpieczona. Prawda, także to już ten... Nie, jeszcze, tak jak mówiliśmy wcześniej, DNA było w owijakach, no ale profesor Pawłowski z Zakładu Medycyny Sądowej robił, co można było uzyskać, żeby zebrać jak najwięcej nam powiedzieć na ten temat. O sprawcy, o osobie tej, która dokonała tego zabójstwa. W trakcie oględzin, chociaż nie znaleziono żadnych istotnych śladów sprawcy, m.in. odcisków palców czy śladów traseologicznych, to udało się na dłoni Bożeny ujawnić jeden włos oraz ślady spermy na odzieży. Poza tym zabójca wyrwał fragment majtek swojej ofierze. Po co? Tego na ten moment nie wiedziano. Prowadzone na miejscu czynności już w pierwszych dniach przyniosły mnóstwo tropów, które wymagały sprawdzeń. Oprócz tego do przesłuchania czekały całe zakłady meblarskie zatrudniające setki osób, wielu mieszkańców bloków przy ulicy Tczewskiej i dziesiątki znanych okolicznych przestępców seksualnych.
pracy było mnóstwo. Z tego względu naturalnym było, że powołanie grupy, która wszystkie te działania będzie koordynować, to tylko kwestia czasu. Tym bardziej, że takie było zalecenie przeprowadzonej w tym samym roku analizy przestępstw niewykrytych, szczególnie w przypadku, gdy sprawca ponownie uderzy. Niemniej, już od samego początku przy sprawie pracowały osoby, które miały do czynienia ze zbrodniami Skorpiona jeszcze od czasów jego ataków na kobiety w Gdańsku, na przełomie roku 1975 i 76, a które potem stanowiły trzon nowo powstającej grupy i jej kierownictwo. Dwa dni po dokonanym przez Pawła Tuchlina zabójstwie na cmentarzu w Pogódkach odbył się pogrzeb teściowej jednej z jego sióstr. Co ciekawe, kobieta została pochowana zaledwie kilkanaście grobów obok miejsca wiecznego spoczynku zamordowanej w 1977 roku w Semlinie Jolanty Z. Czy Tuchlin miał tego świadomość? Trudno powiedzieć. Niemniej, po uroczystości pogrzebowej, będąc już na stypie, Tuchlin przysłuchiwał się ożywionym rozmowom dotyczącym tego, że w Skarszewach została brutalnie zamordowana kobieta. Wtedy też Tuchlin skojarzył, że jest tu mowa o ofierze, którą zaatakował 8 grudnia 1982 roku. Nie chciał być dłużej świadkiem tej rozmowy, gdyż zrobiło mu się niedobrze i wyszedł na zewnątrz mieszkania. Kilka dni po pogrzebie Tuchlin przyjechał natomiast do swojego szwagra do Kamierowa po listwy drewniane, gdyż chciał złożyć swojemu synkowi sanki. Jak później zeznał szwagier, Tuchlin był wówczas bardzo spokojny i zupełnie nie było po nim widać, aby przeżywał jakiekolwiek emocje. Był taki, jak zawsze. W połowie grudnia życie w Skarszewach zaczęło płynąć w ogromnym napięciu. Fakt zamordowania w niewielkim mieście w tak bestialski sposób kobiety wpływał na wyobraźnię i emocje mieszkańców. Rozpoczęte na szeroką skalę przesłuchania ludzi spowodowały, że praktycznie każdy mieszkaniec zetknął się w jakiś sposób z tą sprawą. Z tego względu w owym okresie praktycznie nie było kobiety, która by sama wracała wieczorami z pracy do domu. Zawsze w jakimś towarzystwie. W pewnym momencie wystąpiły nawet trudności ze skompletowaniem drugiej i trzeciej zmiany w zakładach meblowych, w których pracowała zamordowana Bożena, gdyż kobiety nie chciały w ogóle wychodzić z domu po zmroku. W dniu 21 grudnia zostały odebrane w Gdańsku zlecone u jubilera obrączki, wykonane z obrączek zamordowanej Alicji M. w Skowarczu i napadniętej w Sucuminie Felicji B. Dzięki temu małżeństwo Tuchlinów mogło cieszyć się z posiadania takich samych ślubnych obrączek. Boże Narodzenie Paweł Tuchlin spędzał z rodziną w Górze i uczestniczył w mszach świętych w kościele w Pogódkach. Sylwestra natomiast spędzał na zabawie w Zblewie. W relacjach świadków bawił się tam doskonale. Tam też, pod nieobecność swojej żony, która źle się poczuła, adorował poznaną kobietę, a nawet zrobił jej swoim aparatem fotograficznym zdjęcie. W dniu 6 stycznia 1983 roku komendant wojewódzki MO generał brygady Jerzy Andrzejewski wydał decyzję o powołaniu grupy operacyjno-śledczej w sprawach dokonanych i dotychczas niewykrytych zabójstw kobiet na terenie województwa gdańskiego. Grupa otrzymała kryptonim Skorpion, a nadzór nad jej działaniem objął zastępca komendanta wojewódzkiego MO pułkownik Andrzej Stojek. Głównymi śledczymi byli porucznik Stefan Chrzanowski i porucznik Andrzej Gawryś. Za stronę działań operacyjno-rozpoznawczych odpowiadał wiceszef powołanej grupy, kapitan Stanisław Ćwiek. Poza tym w jej skład wchodzili kapitan Józef Huchmała, porucznik Zygmunt Jażdżewski, starszy sierżant Marek Karpacz, starszy sierżant sztabowy Adam Kędzierski, sierżant sztabowy Jerzy Kaliszewski, sierżant Mieczysław Kościuk, starszy sierżant sztabowy Józef Wolter oraz szeregowa Elżbieta Wołłejko. Poza tym nieoficjalnie swoją pomocą służył naczelnik Wydziału Kryminalnego KWMO w Gdańsku, kapitan Waldemar Gruszczyński ze swoimi ludźmi, którzy już w połowie lat 70. ścigali sprawcę ataków na kobiety w Gdańsku. W styczniu jest powołana grupa Skorpion. I tutaj kierownikiem, szefem tej grupy zostaje Stefan. Grupa jest mniej liczna, natomiast ja z Przymorza wracam jako naczelnik Wydziału Kryminalnego do Komendy Miasta i z sobą już tutaj współpracujemy.
jak wspomniałem i bardzo chwaliłem pułkownika Stasiaka, tak pułkownik Bachorski dawał mi wolną rękę, żeby... Wczesny komendant miejski. Miejski. Wolną rękę i pracownicy nasi wydziału pracowali, wspomagali grupę Skorpiona. Zostaje powołana grupa, prawda, gdzie ja jako naczelnik dowodzeniówki, natomiast Stasiu Ćwierk zostaje moim zastępcą, prawda? Mój szwagier w skład tej grupy wchodzi. No tak, jako dzisiaj 94-letni już człowiek. Jako specy, jeśli chodzi o znawstwo i umiejętności pracy operacyjnej. Natomiast kapitan Kuchmała. Tak, natomiast ja do grupy, jak się zorientowaliśmy, że on w terenie leśnym działa, to został skierowany przeze mnie do tej grupy Adam Kędzierski, który był myśliwym. Wydawałoby się, że, ale jego spojrzenie zupełnie jest inne dla człowieka takiego, który jest... Jako bardzo dobry kierowca, tak jest. No właśnie to wtedy już ta grupa funkcjonowała, przynajmniej jej trzon, bo był Stefan, był Ćwiek, był Gawryś, już byliśmy skazani na siebie, był Chuchmała Józek, był Jarzewski i wszyscy ci, którzy się znaleźli w grupie, no musieli być, byli wiodącymi osobami i stąd to tak się musiało kręcić. Ja nie ukrywam, byłem przekonany, że ta sprawa wyjdzie pod wierzchem już wtedy. Informacje były przeróżne i nawet budujące. Okazało się, że to jednak robotę trzeba będzie rozwijać na długie dni i tygodnie na później. Działania grupy opierały się m.in. o opracowany wcześniej szczegółowy plan rozpracowania operacyjnego o kryptonimie Skorpion. Poza tym wszystkie lokalne komisariaty posiadały koordynatorów, którzy mieli wspomagać grupę w jej działaniach. Została utworzona lista alarmowa będąca zestawieniem nazwisk osób, które przewijały się już wcześniej w śledztwach prowadzonych w sprawach zabójstw. W przypadku wystąpienia kolejnych ataków wszystkie te osoby miały być każdorazowo sprawdzane na alibi. Poza tym byli oni objęci również inwigilacją. Od momentu powołania grupy rozpoczęto już masowo przeprowadzanie rozpytań, przesłuchań i rozliczeń wszystkich osób, które mogłyby coś wiedzieć osobiście, czy też mogłyby mieć wiedzę o jakichś podejrzanie zachowujących się osobach. Na cel w pierwszej kolejności wzięto zakłady, w których pracowała Bożena, wszystkich mieszkańców bloków i domostw w okolicy ulicy Tczewskiej. Rozpoczęto sprawdzanie wszystkich kierowców prywatnych taksówek, a także ustalano wszystkie odbywające się w okolicach kursy, szkolenia i obozy, celem dotarcia do każdego, kto mógłby coś wiedzieć. W pierwszej połowie stycznia Paweł Tuchlin dwukrotnie przyjeżdża do Gdyni w celu złożenia odwiedzin żonie swojego byłego zleceniodawcy. Wojciech M., o nim bowiem mowa, posiadał domek letniskowy w Konarzynkach, aby móc gdzie odpoczywać w chwilach wolnych od rejsów na statkach handlowych. Poszukując elektryka w celu wymiany instalacji elektrycznej, polecono mu w Urzędzie Gminnym w Starej Kiszewie Pawła Tuchlina. Latem 1982 roku Tuchlin wymienił mu w domku instalację, a jesienią dokonał drobnych poprawek. Wykorzystując fakt, że Wojciech M. wypłynął w morze, Tuchlin postanowił odwiedzić jego żonę, twierdząc, że mężczyzna jest mu rzekomo winien jeszcze 3000 zł. Gdy kobieta nie dała mu pieniędzy, tydzień później ponownie ją odwiedził, tym razem, jak twierdził, ot tak, dla samych odwiedzin. Jaki miał tego cel? Tego nie wiadomo. Niemniej, wkrótce potem dokonuje on kolejnego ataku.